Które służyły do dni do krycia dachów. Były to tak zwane gąty szczypane albo łupane. Wszystko było to robione zgodnie ze słojami, tak żeby potem deszcz kiery kapał spływał nam właśnie po tych gątach. One były robione na zokładkiem i woda się nam nie przedostawała. Jak były na przykład gąty robione z modrzewia, to już w ogóle było zocne, bo modrzew jest oleistym drzewem i wytwarza jeszcze właśnie pod wpływem słońca ten olej do góry i to się naturalnie impregnowało. Wtedy ten deszcz jeszcze lepiej spływ. Wsiecki tu chałupy właśnie w Rożnowie pod Ratostem mamy kryte takim gątem szczypanym, czyli inaczej łupanym, robionym ręcznie. Całe piękne suszą się tu, gdyby one właśnie przeżyły zimę, lato, przemarzły, przemokły, wyświeciły się i wtedy dopiero szły na dach, co by się nie rozsychały.